Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Manko, witam was w pierwszym odcinku z vlogów. Ze mną jest Wesoły. Siema. I jest piątek, jesteśmy już po szkole, idziemy teraz do Kauflandu. Kauflanda, nie wiem, jak to się odmienia. Jesteśmy tutaj, pewnie niektórzy zaskojarzą tą ulicę. Bo są samochodziki Lamborghini, a ja się tak jaram Lamborghini, że muszę go mieć do kolekcjonerki. Bez kitu, naprawdę. Zobaczycie, zaraz tą wsenkę. I w sumie to... To co? Jak oceniasz moje te do Lamborghini zapały? Fajnie, podoba mi się. Masz jakieś marzenie w życiu. Marzenie, dzięki. Czyli się nie spełnię tego, no super. Dobra, lecimy. To powinno być gdzieś tu, z tego co pamiętam, że to były Hot Wheels. Kurna, jest Lambo jakieś. Ale to nie to. Hey guys, jesteśmy już po zakupie, znaczy ja kupiłem 4 Lambo. Za niedługo będę pod domem, XD, kappa. I pomogli w tym Wesoły, bo po prostu takie były jaja, nie mogliśmy tego znaleźć. I żałuję, że tego nie nagrywałem, bo fajny moment z tego by było. Kurde, mega. Jeden taki kosztował dychę. Zapłaciłem 4 dychy. No trochę. To jest hajs z YouTube'a czy hajs od ciebie? Jak ode mnie. Nieważne. Mają mnie wiedzieć, tak? A, no tak, to jest hajs ode mnie. No właśnie. Dobra. Więc Wesoły sponsoruje ten film. Wytnie się. Nie wycinamy. No. Dobra, i lecimy w stronę Spały po drodze jeszcze. Może coś nagram, albo... no na pewno pokażę wam taki jeden bunkier, który jest tam gdzieś po drodze, ale nie wchodziliśmy jeszcze do niego. To strzałka do 3 sekund po tym. Dobra, jest ten bunkier. Idziemy go obczaić. Inne lasy, haszcze. O matko. Aha, no to zarąbisty bunkier. Super. No. To nie jest mój bunkier, kurde, fajna baza. No kurde. O fuck. O, moja stopa. O shit, jak to... Staram się, że i teraz coś. Dawaj, schodzimy tam na dół, co tam jest? Okej, jesteśmy na dole tego bunkra. Zejście było trochę strome i śliskie. Zobaczymy, co jest w środku. Mało widać trochę. A tu jakieś butelki. Jakieś rzeczy, takie jakieś picia. O, dużo szkła rozbitego i tu. Takie, weź tego kija. Takie łóżko jakby. Ale łóżko, ktoś z śpitu jakiś powiedział. Biedny pan. Nie myślę, że coś tu jest napisane, ale... Tu coś jest. O, stary. Ale nie wiem, co to jest. Chętnie. Wylicę... Wyliżę ci. Dobra. Dobra, ogólnie to tu nic nie ma, co spodziewałem się, że będzie trochę więcej. Wiecie, mrowisko jest. Taki teren, no i tam są jakaś droga jest, ale... No nie wiem. Kurde, dobra, idziemy dalej, bo jeszcze ten gościu wróci. To jest mega, serio, to się wydaje mega łatwe, ale to jest takie... O kurno! Dosyć strome takie zejście. I ślisko jest tu, więc... Serio jest strome. Tam na dole. O, tam właśnie. O, fajna przygoda. Jak znacie jeszcze takie miejsca, do których moglibyśmy wejść. Gdzieś takie, wiecie, nie na terenie prywatnym lub zamkniętym. To, wow, trafiłeś. To piszcie w komentarzach. Chętnie tam pójdziemy. A tymczasem wracamy do słuchania muzyki. Idziemy w stronę Spały. O, panie, jakie to są dziury. Jeszcze po drodze, jak ten szliśmy, to znaleźliśmy coś takiego. Dosłownie parę kroków od tego bunkra. Tu było chyba miejsce... Nie, tu było chyba wejście jakieś. Bo tutaj raczej było to miejsce na działkę, ale... Są tu śmieci. Jak oceniasz ten teren? Cudowny. Tam jakieś bagna. Super. Ale w sumie tu jest mega zaśmiecone. Mogliby o to zadbać. Patrzcie, jak tu jest zaśmiecone. A my dosłownie stamtąd jakoś... Przyszliśmy, tam jest ten bunkier. Więc piszcie w komentarzach. My lecimy, ładne buty.
Ja mam też ładne, New Balance. Jo. No pędzimy przez kurde, jak widzicie, jakieś pustynie arabskie, błota, inne bagna dzikie, które nas chcą pożreć. Ja już mnie zwalę, wiecie, to jest ten czas właśnie. Ogólnie fajna droga jest, nie? Tam jak się też idzie. Tylko szkoda, że to są takie... No, że to jest tak zaśmiecone całe. Ale już tam z przodu, obok Adama, tam widzicie, jest już droga krajowa, ta główna, którą się jedzie samochodem lub innymi pojazdami. Chociaż według Marcina, którego pozdrawiamy, można też jeździć samolotem. No. Pięknie. Cudowna droga MP4. Tu chyba tory były ogólne. Nic da. No, to jest ta droga. Teraz dosyć wyzwanie, bo trzeba przejść przez nią. To nie będzie dosyć łatwa. Chociaż nie, akurat nic nie jedzie. To nic nie jedzie. Zarąbiście. No więc ja będę szedł w tamtą stronę, do Spały na piechotę, a Wesoły idzie tam wracając do Tomaszowa, tak więc trzymaj się, siema, dzięki. Yo, yo. No to ogólnie mam jakieś 7, może 6 kilometrów do Spały jeszcze, więc życzę mi powodzenia, żebym jeszcze żywy doszedł i odpalił dzisiaj live'a. Dobrze widać, ale zostały mi jeszcze 2 kilometry do Spały, więc trochę jeszcze trzeba jeszcze trochę iść. Okej, już dotarłem do domu, bezpieczny, zdrowy i tak dalej. I chcę wam właśnie zaprezentować te modele Lamborghini, które kupiłem. Jest to oczywiście z firmy Hot Wheels, myślę, że w większości wam znanej, ale nie kupiłem tych samochodzików do zabawy, tylko w ramach, no można powiedzieć, kolekcjonerskich, bo ci, co mnie znają dosyć długo, to wiedzą, że bardzo podobają mi się samochody Lamborghini, więc dlatego między innymi je kupiłem. 4 modele, bo nie miałem przy sobie więcej pieniędzy, ale nie spodziewałem się też, że będzie jakoś więcej modeli, bo takie najbardziej mi na właśnie 4 zależało, które tu są wszystkie. Tylko okazało się, że jest jeszcze jeden model, którego nie ma, przynajmniej nie widziałem. No i zapomniałem o nim, o Gallardo. Jak można było zapomnieć o Lamborghini Gallardo, no ale bywa. I też jakiś model Lamborghini, którego w ogóle nie znam. Więc może jeszcze je dokupię. Najwyżej gdzieś tam wam pokażę. A teraz zajmę się prezentacją każdego z tych modeli. Okej, pierwszy model to, myślę, że w większości wam znany, Lamborghini Aventador. Myślę, że każdy, kto słyszał o Lamborghini, to słyszał też o tym modelu. Kurczę, nie mogę coś sfokusować, ale tak się to prezentuje na tym pudełku. Fajne czarne pudełko. Od 4 do 8 tu jest napisane, a na innym, zaraz zobaczycie, jest napisane, że od 2 do 8 na przykład, a tam gdzieś, że 4, nie, że 4, 6, 5, 8, a nie, to nie jest wiek chyba, albo tutaj jest, że slash, a to jest, a to są chyba modele, no dobra, to mój błąd, tak więc Aventador. Okej, następnym modelem jest Lamborghini Murcielago, o ile poprawnie wymówiłem nazwę. W Polsce wiem, że posiada owe Lamborghini pan Mariusz Pudzianowski, gdzie gdzieś widziałem na YouTubie, jak był jakiś vlog motocyklowy, ale to sobie możecie sami gdzieś tam poszukać, coś typu spotkałem Pudziana czy coś takiego, to właśnie wyjeżdżał w takim Lamborghini Murcielago żółtym. Okej, następny model to, myślę, że wielu osobom znany, Lamborghini Sesto Elemento. To i widzę, że mu się tutaj z kukiem stało, ale to się jakoś tam naprawi. Chyba się lekko wygięło, ale to nic. Co jest dziwne, że jest tutaj żółte, jak to możecie zauważyć. Tu jest żółte, tak na tych górach i z przodu tam też jest żółte, a
z gry Forza Horizon 3 oraz z filmu Need for Speed, gdzieś tam z jakichś grafik internetowych, to znane mi jest właśnie z kolorem czerwonym. No ale może taką mieli, nie wiem, że ma być żółte, no. Następny samochód. I tutaj jest ciekawie, bo jest to Lamborghini Huracan, ale Huracan, ale właśnie on nie był, tak jak widzieliście tam, z tej serii takiej Lamborghini, tylko jest z serii Forza Motorsport i jest kilka tych samochodzików właśnie. No i ma dosyć fajne malowanie, złote takie kółka. Więc ciekawe, że tak zrobili, ale dziwię się, że nie ma normalnego właśnie Huracana i też, że nie ma Gallardo, bo tutaj jest, że 4 z 6, że to jest czwarty model z 6. Natomiast tutaj zobaczcie, Aventador, czwarty z 8, tutaj jest Sestalamento, drugie z 8 i Mocielago, piąte z 8. A z tego co pamiętam, tak, tu już mamy trzy modele. Był ten terenowy, był Countach, ten, którego nie kupiłem. No to zostały jeszcze dwa modele Lamborghini. Czyżby właśnie był zwykły Huracan i Gallardo? No mam taką nadzieję. Słyszałem też coś gdzieś, jak patrzyłem na internecie, że Veneno, bodajże tak się to wymawia, jest też w sprzedaży, ale to jeszcze będę patrzeć i ogarniać. Teraz sobie po tym pokazaniu wam samochodzików wsiadłem zaraz w CSK, sobie pogram w LOLa. Zarąbiście się, ta myszka świeci. Wiele też dostawałem pytań a propos tego, jaką mam myszkę. I myszka to jest Razer The Father Lite z tą chromą. Podkładka to jest Pex V2 chyba. Pokażę wam kolorowa. Taka widzicie, że jest kolorowa. Tak to... tak to wygląda mniej więcej. Tutaj cały laptop trochę wkurzony, ale no to, na to nie zwracajcie jakoś największej uwagi. I jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej kwestii, mianowicie pewnie dziwicie się, dlaczego nie odpakowywałem tych samochodzików. Tak jak wam powiedziałem, także mają dla mnie one wartość kolekcjonerską. I nie będą służyć do zabawy, właśnie tylko do ozdoby gdzieś, żeby powstały, bo naprawdę bardzo podobają mi się samochody Lamborghini i jakbym mógł, to uwierzcie, że mógłbym mieć cały pokój obklejony plakatami Lamborghini. No w sumie może kiedyś tak bym zrobił, pół pokoju, no ale może kiedyś też uda mi się je sprzedać w o wiele większej cenie niż je kupiłem na pewno, jeżeli nie będą produkować właśnie, bo zawsze to ma tam jakąś taką wartość kolekcjonerską. Tak więc chciałem tylko to rozprostować trochę, żeby nie było jakichś tam niepotrzebnych pytań. Albo też może odpakuję je za parę lat i będą no, w nienaruszonym stanie. Zależy, no jak to się tam potoczy, no nie. Jakby moje życie, gdzie będę mieszkać, gdzie jakoś pojadę, no nie, może wyjedę do Anglii, no nic, nigdy nie wiadomo, co tam się zadzieje, tak więc to chyba tyle z tego, co wam chciałem teraz powiedzieć, więc lecę grać w CSK, już mi się z tym chyba jeszcze się nie włączył, no, ja pierdzielę. Na to 2777 godzin łącznie w CS-a, a CS-a mam chyba od roku. I zapytacie pewnie, dlaczego ostatnia rozgrywka wczoraj, dlatego iż tutaj na dole śliczne profilowe, wiem, ale jak widzicie jest pierwsza 04, dlatego pewnie zaliczyłem, że wczoraj nie mogę tego stosować. 05 teraz. Jak ten czas szybko leci, ja pierdzielę. No i jest tu kilka jakichś gierek, więc jest w co grać, ale ja chyba zaraz lecę spać, żeby... Czy ja zrumowałem? Żeby rano wstać i nagrać wam jakieś materiały razem z Aleksem lub innymi osobami, tak więc...
Było na tyle, dziękuję za oglądanie. Jest to pierwszy jakby vlog i nie do końca też wiem, co mam pokazywać, czego nie i jakie tam ujęcia robić, więc spokojnie, dopiero się uczę, będą o wiele lepsze vlogi. Z każdym vlogiem możecie liczyć na to, że poprawi się coś na pewno, lub vlog będzie ciekawszy i będzie zawierać więcej scen z tego, co jakby robiłem przez cały dzień, bo na pewno nie chodziłem do spały cały dzień i nie grałem, tak, i się Lamborghini zajmowałem, tylko więcej rzeczy było po drodze, ale jakoś, no nie wiem, no nie nagrywałem ich i to był właśnie chyba ten błąd, który robię. A tymczasem chciałem wam podziękować, że jesteście ze mną, oglądacie ten vlog, możecie strzelić łapkę w górę, napisać w komentarzu jakiś miły komentarz, tak żeby bardziej mnie zachęcić do tego nagrywania. I naprawdę dziękuję, że jesteście razem ze mną, bo jest ponad 650 osób. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć. Czekajcie na swój materiał, bo już będzie za niedługo. I wpadnijcie też do socjali, które są podane w opisie. Siemanko.